Cześć, witajcie moi drodzy przyjaciele i moi subskrybenci. Dzisiaj gramy Farming Simulator po jakże pięknej, krótkiej przerwie. Dziś już ze mną jest Thanas. Siemanko. I Thanas ma żniwa, a czym on muci dzisiaj? Bizunem. No, jakoś się odwrócić trzeba. Także tutaj piękny jego bizun. Felga to się świeci jak psu Petera. Widzisz? Malowany. Sieczkarnia sprawna, coś tam, nie wiem, jakieś wytrząsacze jeszcze z trzynastki. Chodzi. A bo ty na słomę się kłosisz, nie? Chyba ta, nie wiem, zobaczymy. Jeszcze trzeba się zdecydować. Sieczkarnię zdejmę. To się ściągnę se. O, już jak się zajmuje automat, ja lecę do mnie. Przez bramę. Co będziesz tam robił? A ja będę cię też chyba kłosił coś tam. A swoim bizunem też. No ciekawe, czy to nie nawali. Fajnie się brama o ciebie otwiera. Otworzyłeś mi już? No, na pilota. A bo ja tam działa u mnie... automatyka. Ja u mnie tam koszę, u mnie za tym, ciężko się wysławić. Za stodołą. Tak, dokładnie. O, tu już 60 na mnie czeka. Teraz pominę tą przepiękną animation. Jeszcze muszę grabiarkę wystawić, bo już tak na karierze specjalnie postawiłem ją. No, 60 też. I sobie sprawdzałem, czy w nią nie zahaczem. O Boże, weź tym cofaj. To palimy koguta i jadziemy. A u mnie bida, komornik był mi koguty pozabierał na ciągniku. Nie no, ty nie mogę. Co nie możesz? Nie mogę tą grabiarką pieprzoną wykręcić jakoś. O Boże, w Ankę wjechałem. Sam nie wiem, co mam kosić. Rzepok koś. Matko Bosko, nie zmieszczę się tu? Wierzę w ciebie. Poszedł. Teraz pytanie, czy ja w ogóle wyjadę jakimś tym kombajnem bez uderzenia? Tu trzeba elegancko. Jeszcze elegancko wysiądę. Dobra, ja się zmieścił. Wałek to automat mi się sam zakłada. Ty, ja nawet nie wiedziałem, że w tym moim bizonie... Kierunki połamane, o Boże. Tak, jak dbasz, to masz. Ja nawet nie wiedziałem, że u mnie w bizonie motowidło jest podnoszone. Dopiero ładunek gdzieś tam zauważyłem, jak rzepak kosił. Widzisz? A dum jest Bogiem. SMS... O Boże. Ja muszę telefona wyciszyć. Bo to lubię dzwonić, jak nagrywa się. Dobra, jadę środkiem drogi, nikt nie widzi. A jadź pan, tutaj Sultisa jeszcze nie ma. Ta. Tutaj jest ten. Bez królewia. Czy nikt tak się nie dostanie nawet. To pudełko jakieś na poboczu leży, to pani. Na śmieci nie zbierają. A, no właśnie, panie, tam te śmieci to ja wystawiłem już tam, nie wiem kiedy ja to wystawiłem i to tam leży i leży. Chyba przez rów się prze... O ludzie. O panie, co ja żem teraz zrobił? Zawiesiłem się. Serio? No. Co coś ty zrobił, ty? Nie no, tak sobie patrzyłem na śmieci i taki zakręt za szybko wziąłem. To gdzie ty jedziesz? Ale na to jest rada. Się trzeba szybko wyczepić, szybko podczepić i do przodu. No. I taka tam muła, mądra rada. O Boże, na ulicę wysypałam słomę. Panie, to tam z widłami będziesz latał? Albo za kogoś zatrudnisz? Jakieś murzyna z ulicy się ściągnie. Tak jak w chłodzeniu ja mam. Mi banda murzynów dmucha. I się o Boże, chłodzi się, ale ten ogólnie. To bardzo mi się wydaje, że bardzo szybka ta 60 jest tym kombajnem. Ile jedziesz? No 5, szczerze mówiąc. 5-6 czasami. U mnie 9, ja jadziem. Łopanie tu. A u mnie jak to... sypie, to matka boska. No u mnie już to tam 50%. Wolno jadę, tu wiesz, wiatr u mnie większy, zboża prawie wcale. Cię mu to widła podniesę, bo... Tak mówiłem ci jakieś, porównywałem, że ten moim tym IZ020 kosiłem to same pole i tym twoim bizonem, nie? Że było prawie ponad 2 razy więcej zboża. Wielka beka z sowy. Ale biada.
Myślę, że ja będę w następnym odcinku robił i nie zapomniałem, nawet na początku już mam sklero zamówić, który to jest odcinek. To chyba czwarty, nie? Czwarty. No, jakoś tak. A sezon zaczynaliśmy w listopadzie? Ostatnio dwa nagrywali. No, gdzieś tak. W grudniu był ostatni odcinek, nie? No. Turbo power. O ludzie! Ty jeden przejazd i prawie full. A ja tam jakoś o korzeń zahaczyłem kołem. O, chlapa czurwałem, matko i córko. O matko bosko. A co to się stanęło? Ciągnik zgasiłem z wałkiem włączonym. Urwał wałek. Łopanie. Co to się stanęło? A tu ogólnie to pola to są tak podzielone, że kto chce to takie sobie, że i koniec. Albo nie. Co będzie zaraz po przyczepę jechać? A no właśnie, ja też, a nie, ja w sumie mam koło pola przyczepę, nie? Tylko, że denerwuje mnie jedno w tym kombajnie, że jak się skręca, to on zostawia zboże, nie? Znaczy wisz, o co chodzi, tak? No wim. Ale, o Boże. Zauważyłem, że stop już, pełny zbiorniczek. Się poleciało zboże trochę słomy. Znaczy zboże trochę słomy, nie? Jeszcze stojące no. Zboże. Ale się tu krzywo pokosił trochę, o matkę boską. Dobrze jest, damy radę. Na usługi jeździ. Tak. Tam kukurydzę weź mi kosił. Dojeżdżę bliżej na ISO. Skosimy. Ja właśnie, bo jak patrzyłem, tym kombajnom kukurydzy nie da się kosić, nie? Bo sobie... No, dla tych, co nie wiedzą, to sobie podczepiałem adapter od Bizona Z056. A ciekawe, czy można kosić nim rzepak. Ciekawe. Bo jeszcze nie próbowałem. Ale ty Atom chyba kosił. Coś tak, ostatnie pole mu zostało i... Tam... A no on, ten, no właśnie, no. On rzepak kosił. Ty, jakaś sarna tu w rzepaku. Ty, przeleciałem w ogóle gdzieś nawet, nie wiem gdzie jestem. No jesteś koło mnie. O Boże, łopanie! Skosił mnie. O matko boska. Łopanie! Ty niech trąbi, ty. To jest taki klakson na zwarciu. Dobra, jestem tu. Bo jeszcze patrzę w ziemię i biegnę, nie? O matko boska, w chałupę sobie wdadzę. Ja tak sobie miałem tempomat na 5 ustawiony. Już myślałem, że miałem, wiesz, tak ustawiony tempomat, czy tak jadę wolno. Dobra, mam tu 60. Jedziemy poziomo Enikance Mobile, bo już na miejscu będziemy chwilę, ale dealer uciekł. Nie mogę za te nogi, jak on to śpiewał. Znaczy wiesz, to śpiewał tak, z urywków to skleił. Albo Grodzka z Palikotem jak tańczyła. Dobra, jedna z kulty to tam. Przez łąkę sobie przejadę. Panie, to już niedługo nasza wieś. Już jest nasza. O Boże, jestem tak za gruby, że się zaklinowałem między kołem od 60 a przyczepą. Wydawało się wejść, ty. Za dużo zboża jadam. Trzeba rurę założyć, klamry założyć. No, trochę niedopracowane, ale to się wyklepie. 60 mogłaby na obrotach przyspieszyć jak sypie. No, to no u ciebie tam jest masakra. Ta to Bizonowi tam palnik to. Tylko no. Spalanie się różni. No trochę. Ciekawe, czy mi tu nasypie w ogóle z tego całego pola całą przyczepę. Chociaż możliwe, bo tutaj widzę, już mam prawie takie 1/4. Ale bajer. Boże, Bizuna sobie chowałem. Nawet się też mika, czy jakby to powiedzieć, się kręci w rurze. No, widziałem. To je młot. Tylko, że też błędy ma pewno. No, prawie każdy ma błędy jakieś. Ja tam nie opuszczam jakoś headera teraz. Bo zaraz... Same czubki kosisz? O Boże. Jo. Łuk ci się zapcha później. Nasuń mi więcej słomy. A ty na co kosisz? Na słumę? No bo tu się czkarni nimo, nie? A rzepak jak będziesz kosił ty na słumę też? No tak, czekaj, u nas na wsi, nie? To jest ten dealer klasa taki, nie? To jak ja kiedyś jechałem, nie? To no. Wiesz... On rzepak na pół przecina, żeby on szybciej sech, nie? Sechu. Aha. Dobra, mniejsza jak się mija. Ale jak, żeby on wyschł, nie? Przeciął na pół i na słomę ciął, nie ciął na sieczkę. I później prasą przelecieli dwie kostki takie duże, wiesz, z tej klasowskiej prasy były. O lol. Ty. Co się stanęło? Rura mi się złożyła, mi się dalej sypie.
Łopanie. Albo chłopie, ja też takie lagi miałem kiedyś, jak ja kukurydzę ciałem jeszcze z kimś tam, nie wiem, sedle, wiesz, lejej sobie do kogoś, biłem i wiesz, tak trollować ciałem, nie? Wiesz, tam sezon kukurydzę mieli, to wiesz, tak spodobało mi się nawet, nie? Gram z nimi, gram i chłopie, wiesz, bo ja wbijałem do typa, nie? Chłopie, ja tak patrzę, odjechałem od niego, on dalej kosi, nie? Wiesz, przy sypie z rury, jak się okazało, chłopie, on stoi, a miałem takiego losta, że z rury mu się cały czas spało. Dobra, już się ogarnęło. Nie umiem się wysłowić czasami. No, bywa. Takie tam. Ale już FPS-y spadają. A podobno przez tego frapsa też dużo FPS-ów zanika. No. Ale mi jakoś ten Action, nie wiem, dobra, mniejsza z tym. Ten Action, jak ja to powiem. To mi coś, on jak nagrywa z gier, to on mi lami takim pozorem, że nagrywa zielony ekran. Aha. A bo ty Actionem nagrywasz, nie? Jakoś najlepiej mi się tym nagrywa. A ja, na razie nagrywam jeszcze. U mnie podejrzewam, że ten Windows 8 jest taki patologiczny, że... Nowa kompa to bierę, nie wiem, siódemeczka. O Boże. Jak będzie komp. Przypiercieli czy nie przypiercieli? I co złożyłeś z tego kompa już? Jak jeszcze raz, ten koszyk, ja? Tak. No jasne. Jednak R9 będzie. Czemu? No bo w sumie nie wiadomo jakie będą te ustawienia zalecane na 17, nie? No. No i lepiej wziąć mocniejszego w tej samej cenie, niż później wiesz dokładać, nie? Mi tam starczy 4 gigowy, to pani. No ja będę miał 8, jeszcze 8 z kości pamięci, nie? To też będę miał. Wtedy to będę wiesz... Będę miał jedną 8, później sobie kupię jeszcze jedną, będę miał 16. Teraz wyższa matematyka, 8 plus 8 to jest 16 już. I mózg rozwalony, tak. Miej 16 giga RAM, a miej 4, tak jak teraz. A miej procesor... To i tak dobrze. Ja kiedyś miałem 896 mega. W tym starym kopie. No, pamiętam na tych starych miało to... Boż... A to pewnie... W szkoleśmy mieli po tyle, nie? To... O, panie, zanim to się włączyło... A to musiało być podjar, jak się miało tam, nie wiem, tam 512, nie? Nie no, 512. Dało się chyba mieć 512, bo to jest ten 256, nie? I takie. Takie tam. Cześć, dobrze, że się połączyliśmy, nie? Jo, to jest na farcie. Połącze się zlitowało i powiedziało, o, nie będzie dzisiaj ostatni raz. Ostatni taki. Ale taki ostatni naprawdę chyba. Bo to na ten dzień. Na ten internet. No, nie, na internet nie. Ale nie, bo mojego nie chcę obsłużyć. A na twoje. Ja to wiesz, tam 60 pingu jest. I hamaczy, czekaj, bo hamaczy przyszło na pomoc, tak to się. Ale wczoraj byś z Hamaczy pograli, nie? No, dziwne też. Ale mi się wydaje, że to zależy od IP chyba. Znaczy od IP, nie? Od wczoraj nawet do nikogo nie mogę wbić, nie? Chciałem sobie z kimś zagrać. Ty, ale beka, wczoraj nie mogłeś do kogoś wbić, ale do mnie wbijesz, nie? A tak do mnie wbić nie możesz, a do nich wchodzisz. Coś w tym jest. Anu. Ja chyba studam tego. Profil Steama do tego. Do tych główien... Takie banery, co masz na YouTubie na kanale. I tam będzie jeb. Wiem. Taki tam swag. I możesz jeszcze znajomych zapraszać, nie? A no. Tak, takie, nie wiem, nie będę robił lokowania produktu tu nikomu. Tam wiesz, zaakceptuj ode mnie, nie? A no, akceptowałem właśnie chyba 15 minut zanim nagrywaliśmy. Okej. O Boże, to tu pisze zabrania się... Nie do 60-tki. Coś tu pisze na kombajnie, ale nie umiem tego przeczytać. O Boże, klapę sobie otworzyłem. Dobra, chłodniej. Ja muszę zobaczyć, jak ty tam mucisz. Ja sobie takiego speeda wezmę, takiego wolnego. Żeby mi tutaj jednego FPS-a nie spadło. Speeda wolnego. Kurczę, bo ja muszę tak... Ja tu sypię. Ty, ja nie ogarniam na tym radarze. A tu... Ja jestem DCS-a przyzwyczajony teraz jakoś. Teraz Counter-Strike tylko. Counter-Strike. Ej, ty trochę nie przyfasoliłeś w header od kukurydzy? Nie. No bo trochę krzywo stoi. Tak był. Nie chyba, sądzę. Że tam 912, 902. Łopanie, ty duże pole kosisz?
No a jak? Przecież tutaj w jedną i w drugą stronę, nawet ty w jedną do strony do końca nie pojedziesz już ten zbiornik. No wiem. No to nigdy nie Damy kosz. radę. Nigdy nie kosiłem jakoś tego pola. Fajnie się kosi. Mi tam się podoba. Pompa. Dzisiaj to nagrywamy? Ja nie wiem nawet. Jak tam chcesz, można nagrać. No, raczej tak. Jeszcze muszą od paczka I tak mi nie nagrać. zależy, bo tam wiesz, serię mam, czy kurwa, ferię mam później to. A właśnie, ty ferie masz od 25, czy jak? Nie od teraz, Jako? od 18 chyba. Od 18? 1 lutego idę do szkoły później znowu. Ale fałciarz, a ja mam od chyba. Ja Ta fałdzie, że wiem, polony że mam chuj. ostatnie. Dowiedziałem się, że egzamin próbny mam kurwa potem po feriach, nie? O, to fajnie, masz takie rozgrzewkowe testy sprawnościowe. No wiesz, tam 3 dni, napiszę się do domu i to taki luzik. A później nauczyciel, nie dobra, nie będę mówił z jakiego przedmiotu, będzie jak ty to napisałeś, czy kto cię tego No tak uczył. będzie właśnie. Wiem, bo tak się zdarza. Standard. Bizun się zakopał chyba. Panie, bo ci tam młocarnia stanie. Jadzie. Przyśpiesz mu trochę. Nie, bo wie, tłoki wyleca. Ot, ja wiem, właśnie oglądałem sobie też taki filmik na internetach. Remont bizona, nie? I tam wiesz takie tłoki pod tam, nie wiem, silnik po przegrzaniu, nie? Wiesz, bo remont robili chłopie, jak to wyglądało. I właśnie bardzo Lepiej mi nie wiedzieć. ciekawi mi jedno, nie? Bo są te. Jak tu się mówi, w bizonach są silniki Andoria SW400, nie? Jak No. SW400, to jest Leyland, a Leyland był stosowany w autobusach, jak się nie mylę, nie? To co oni z tych Możliwe. z autobusów silniki do bizona przekładali, czy jakbyś tego nie rozumiem trochę. I też Może i tak, najbardziej może to. wzorowane na tym silniku i tyle. Albo możliwe, ten tylko inny ten wydawca, czy jak to powiem, producent, a że Muszę schajs. SW400. To jest polska sztuka, wiesz. No, polskie to jest najlepsze. Znaczy, z lat jeszcze tych. Cztery cylindry i pani, można jechać. Jak się mówi? Czaj, cztery. Cylindry. A nie, to też się mówi. Tłoki czy tam coś. O, tu jest błoto, czy co? Chyba ta. Czaj, bo Tak, jest błoto. widziałem jakiś filmik, chyba nie wiem, jakieś tam Bugatti Veyron czy coś to było, nie? A wiem, cztery pierścienie robią swoje chyba, czy coś takiego. Bo takie fanpage'e pewna osoba lajkuje i w powiadomieniach to mam. Nie mówiąc kto. Chyba wiem, o kogo chodzi. No, raczej. Gdzieś czasami zdarza się, że wiele osób to lajkuje. O Boże, przyczepę żem połamał. Jak to jest możliwe, jak ty możesz metalowo? A, widzisz. Wszystko się da. Teraz to ja chyba czubki, jo. Mówię o czubki. Połowę zostawiam. Zaraz będę miał przyczepę pełną. Tylko mnie tu zastanawia, czy ja nie mam błota w tym polu czasem. Jest tam chyba jedno. Tak, tu Już jest. przejechałem. Widzę tutaj Zauważyłem nawet. zaraz koło mnie jest. Ale nie tutaj, na tej mapie jakieś takie luźne te błota zrobiły, tak to powiem. Nie są aż takie ciężkie do przejechania. Ja fuel ba. To była piosenka. O Boże. Bizonym bokiem poszłem w tym właśnie ty. Panie, tu już zima nastała w tym Farming Simulatorze. A u ciebie śnieg jest, czy nie? Nie ma. Znaczy popadało tam, czekaj, kiedy to było w piątek, pamiętam, bo to był to ostatni dzień w którymś tam tygodniu, w zeszłym tygodniu. Piątek w zeszłym tygodniu i śnieg padał, tak sobie na niemieckim siedzę i patrzę, śnieg pada, nie? I tak myślę, w końcu to pszenica tam zimą przykryje ten śnieg, nie? A jak się okazało, wieczorem się tam potrzymało, to śniegu zaczął, znaczy nie, też parać, nie tylko, że po prostu mróz puścił i rozmroziło go. U mnie to samo, rozpuścił się już. Ale jak szedłem dzisiaj do szkoły, to jak nie mogłem wyjść. Ślizgałem się normalnie. A u nas pod szkołą to mają, wiesz, bo to jest kostka tam drugi rok położona, nie? Ja pieczę, narąbali tam tego piachu. I tak cię pozabijeć można i tak to wie. Masakra. Żyło matko i córko. I chyba będę zmieniał nazwę kanału, wiesz? Jaką? Na czy na No jaką? jeszcze nie jestem zdecydowany, bo wiesz, tak, znaczy jeszcze nawet nie wiem, jaką będę miał, bo ponieważ iż dlatego, że
jak wpisujesz teraźniejszą nazwę, nie? To YouTube proponuje wpisać Przemek Spacja TV, nie? I wyszukuje wtedy stary kanał i to jest lipa i to mnie denerwuje i pisałem na suporcie YouTube'a i dupa nie odpisali. Ukraińcy jednak. Mi na Steamie odpisali. Na Steamie normalnie to odpisali. Chcę zobaczyć, jak wczoraj tak wchodzę na pocztę i tak odpisali ty, takie wow. Szok. Zdziwienie. Mama mówi idź spać. Nie wiem, pobieramy TS. A co, od nowa pobierałeś? Bo później jeszcze usunąłem. A mi się, ale ten, pobrałem. Mi się ten hajs co chwilę buguje. Pół godzinki pobrane. No obie znowu ostatnio dostawę handlowałem, dostałem znowu hajsu. Albo to jest jakiś błąd, albo ja mam jakąś, takie, nie wiem. No, takie błędy. I chyba... No z jaką wersję masz teraz? Najnowszą raczej, tam było 1.22, coś chyba. Czy no to tak, właśnie czy... na tej tak się dzieje. Boż nie od ciebie, albo to słyszę. Niedopracowane. No. Dużo ci już zostało? No, z połowa jeszcze. A co? Nie, bo ja mogę tutaj... to w następnym odcinku kończyć, nie? Jak nie, no to jak sobie chcesz. Ja mogę nawet do ciebie pomóc, chociaż nie, bo ja mam za duże wiatry, to ci jeszcze tego popląć w zasięgu. Będzie to prasować w następnym odcinku. A no? Powiem tą prasę ruską. Ona jest dobra nawet, tylko że... Prasowałem ją przecież 8 minut. Fajnie się w błoto wpadło, a którym ciągiem będziesz prasował, powiedz mi, przyjacielu? Nie wiem. Bo jak się nie mylę, jeden z nich nie ma dolnego zaczepu. Wiem. A, wiem, który. 912 nie ma dolnego zaczepu i chopie ten. Zaczepia się na górny, a wałek w dół idzie przez zaczep. Na takie. Takie wiem. Tam. Ale fajnie, że się wałek kręcił. Nie? Taki tam bajer. 60 da radę, spokojnie. Ty mnie ciekawi, czy ten Z020 był modelowany od zera, bo to coś mi się tak wydaje, nie? Bo ja pamiętam jeszcze, jakby przerobili go z 13, to pamiętam takie paintowe tekstury miał i w ogóle takie jakieś nierealnie, nie? Kwadratowe. 6 tunu kosiłem. Kwadratowy ten miał. Nagarniacz, o tak powiem. Motowidło, o też tak. Może być. Nówka nieśmigany. Nie mnie spłakał, to czy dawał. Chociaż Polak, nie wiem. Łapanie. To jest polski produkt. Ciekaw czy tak w Niemczech jeszcze nie wiem, tam gdzie te eksportowali te kombajny 30, czy to spotkasz? Nie wiem. Polskiej historii trochę. Dzisiaj na religii... Jak tam jechałem z Anglii, przed autostradę to panie, bizony, wszystko. Co ty, mają w Anglii się chciał patrzeć. Nie w Anglii, w Polsce, że mnie chłonie. Aha. Ty albo... wakacje, bo żniwa się zaczynała. Albo przyczepa jest pełna, albo kombajn mi się zapchał. Zapchał mi się kombajn, o Boże. Łopanie, ty. Wyłącz, bo rozwali, ty. Będzie trza chyba. To wybuchnie. To nie ten. To nie trza, jak to było. Sim Traktor, coś takiego. Nie wiem, czy pamiętasz tę gierkę, nie? To była... No coś. Beka, hopie normalnie. Coś to pamiętam. Za szybko kombajnem jedziesz, wiesz, kosisz kombajn, ci wybucha. Albo hopie gardziel, złamiesz kombajn, wybucha. Pamiętam, bo na starym kompie ta gra mi nie działała. Znaczy działała, tylko że lagowała. I się fajnie grało w 8, no w tych fendach. W ogóle tam pamiętam, takie kwadratowe kierownica to była bardzo, nie wiem, była duża albo mała, już nie pamiętam. A fajnie mi się grało tam w ogóle, nie? Na tych fendach. To było ja to pamiętam ten, 9 najlepiej. Ja tu w to najdłużej grałem. I sobie fajnie pola. Grałem. Jak czaj, to pole tam naprzeciwko farmy, tam gdzie rzepak jest, o, wiesz tam. No. Po wystartowaniu gry masz rzepak tam. Ja to pole pamiętam bardzo, bo sobie je tak powiększyłem, że wiesz, tak kółeczka robiłem wokół farmy z tym polem, nie? I takie wyjebieszcze pole miałem. I tylko ciągniki, obie kasy nie potrafiłem nawet dodać, nie? Bo się nie dało, tam trzeba było ci zmienić cenę ciągnika, nie? Znaczy nie zmieniłem cen ciągnika, nie? Tylko, że sobie chłopie jak grałem, to sobie tak wiesz, uczciwie, zboże co chwilę sprzedawałem, siałem, nie? I w sobie kupiłem najlepszy ciąg, to był chyba ten szary, taki srebrny, jak ty powiedz, nie wiem co to było, Lamborghini chyba. No, na Lamborghini było białe chyba. No, ale coś w tym stylu tam było, nie? Kopię, ja pamiętam, jakiś tym ciągnikiem zawiesiłem, jakiego ja DHD dostałem. Ja miałem wszystkie ciągniki kupione, się zawiesiłem takim najdroższym. Ale te kombajny na sam początek, nie? Takie już człowieku. Aha, czyli tam fentowe kombajny były? Mhm. Beka sobie. Chyba driftowalny tym 60.
Drifty już skosiłeś? Nie, jeszcze, ale drifty robię z kombajnem. Ile ci zostało jeszcze? No takie na 3 pokosy może. Mniejsze pola miałeś, to wiesz. No tak, ty miałeś większy header. No i co? No i wina Tuska i tyle. Mój bizon ładnie odwiewa, wiesz. Nie, no właśnie u ciebie to wiesz, tam plewy dużo. Bo u mnie to takie czyste w porze, że dopiero całe pole, prawie całe pole skosiłem, a tutaj narąbałem dopiero przyczepę jedną, nie? Ile masz pokosów? No nawet nie wiem. Nie chcę mi się liczyć. Ja mam 12. 13 ciągle. Ja mam 6. Hajsy się z YouTube'a nie zgadzają. Zabrakło... Dobra, nie będę mówił, bo to podobno nie można mówić, bo tutaj teraz AdSense będzie szczeką. Ale lepiej nie mówić, żeby nie było przypału, nie? No, chyba sobie będę ten zmieniał na ten... wiesz ten... Bo ja lubię no pociągi, ten Remigiusz, no nie... Maciaszek czy coś takiego, on ma taką dobrą stronkę do generowania przychodu, w sumie połowa youtuberów tam jest, nie takie... Dobra, nie będę mówił, które... Ale później mi powiesz. Takie typy z GTA 5 i w ogóle, nie? To tam są większe zarobki, nie dość, że to... Tylko, że oni wymagają jak na tym freedomie takim... Wiesz, nie? Co tam wymagają? No, że trzeba minimum dwa dni, co mówię, dwa filmy na dzień, znaczy na dzień, to ja też pierdzielę, na tydzień i w ogóle. To jest trochę lipa. No. Jakby był nowy komputer, to nie ma sprawy, nie? No, panie, ten... to ja będę jak ten, i jak i samo, nie? To co godzinę film. No, to panie, wygra. To tak co dwa dni był jakiś filmik na pewno. O Boże, panie. To tak na tym to nerwica, nie? Panie, chyba ośkę urwałem. Ten, to wszystko urwie. Nie, ty na headerze się zawiesiłem. Drugi, nie powiem kto już. Oj tam. Ale serio ci mówię, zawiesiłem się... W tym błocie się zawiesiłem. Header będzie... To weź samą 902. Się tam wyciągnij. Beka sobie. Kluczyki w stacji i to wiesz tam. Ty, ja nie wiem co robić teraz. Przyjechać do ciebie? No weź, tam nie wiem, przyjedź, na pieszo przyjdź, popchasz mnie trochę. A na pieszo? Na pieszo. Chciałem się w ziemię wpatrzeć, bo gospodarkę spojrzałem i już tak. O ty, cofłem. Nadzieja, widzisz, nadzieja. Jadzie do przodu, coś tam jadzie. Przedni... Proszę, to było, tutaj wjechał. O panie, chyba koło, zaraz urwę. Lewy. Idę to zobaczę. No bo ja go nie widziałem na początku. Może w szopkę sobie znalazłem. Panie, tylne koła to w ogóle napierdzielałem jak na napędzie różnicowym. Ty, ale z tego co ja widzę, to nawet te. Koło od bizona ma napęd. Naokoło, ty. Patrz, koło od bizona ma nawet napęd. Jest ma, patrz, jak kręci, ty. Mieli laka, żeby jeszcze bieżnik miał. Czego, idę po mój ciągnik. Panie, ja tutaj lepszym to sposobem zrobię. Już odpaliłem, spokojnie. Tylko niech mnie załaduje, bo na razie w 60 siedzę. No, chyba jednak nie wyjadę. Dobra, ruszyłem. Nie trzeba jechać. To wyjadziesz czy nie? Wyjechałem. Wyjechałem. To dobra. Jako się dalej. Dziękuję ci sąsiad za szczere chęci. Nie ma sprawy. Tu trzeba okraść tą wiochę, póki ludzi nie ma. A żeby było z czego? No wiesz, tam takie u mnie narzędzia i własnego wyrobu stoją, nie? O, to tam. Tam bimber u mnie się pędzi, nie? Może wsiadłem do jakiejś ty... Tam w opryskiwaczu. Słyszałeś wczoraj, jak żebym kosił ten? Te kukurydze? Ano? To moim kombajnie, tym małym, dosieczki. Ta. O Boże, tu się kosiło, nie? A żeś wczoraj go połamał, nie? Nie, skąd? 60 ci już widziałem chyba. Panie, ja już to wyklepałem. Ja tam mam swoich mechaników. Ja to ładnie bronowałem z tym dużym New Holandem, a ten wyłączył serwer. O Boże, czekaj, do 60 te kultywatory. To nie było. Ja takie nie wysłałem do kontrolu. To ten mój to chyba nie był największy kultywator, nie? Nie, Puk był największy, tyle pamiętam. Ja mam czwóreczkę. Ej, masz trójkę, nie? Jo, ja jeszcze mam glebu gryzarkę. Będziemy orać na dwa, co tam?
O Boże, że miał ostatnio do wcipa przeczytał w internetu. Przychodzi baba do lekarza ze skarpetą na mordzie. A lekarz do niej: co pani się stało? Nie pierdol, czy to jest napad? I tak do lekarza, no dobra, nie, no, nie sprawa. Daje leki, nie. W sumie takie patologiczne dowcipy to w większości są z lekarzem związane. Albo o blondynce, albo o rudym. O Boże, o blondynce to już w ogóle to jest patola. Ty mi chyba kombajna nie ukradną, nie? Szkoda, że nie mam żadnej wiaty tej plea czable. Można coś zbudować, nie? Można dodać w ciobie. Właśnie ostatnio myślałem nad takim czymś, żeby dodać coś jeszcze. No bo ja bym tu sobie tak, wiesz, trawkę zasiał, nie? Ja bym to sobie taki dodać komuś tam przepiękny przecież. Ten postawił taki obiekt archeologiczny, w którym bym parkował. Też ma pani będziesz wydawał, nic tu jeszcze. Łopanie, bo uderzyłem. A w modpaku i tak będą tylko te mody, prócz modu orki, bo żebym taki był mądry, że ktoś mi dał takie mody, że nazywał się, czy jak się nazywał? Real Terrain, nie? I ja żebym był mądry, a to była poprawka. Tego młodastycznego moda. Młodastycznego. Wymodelowanego młoda. Sobie opuszczę mu to widzę, żeby mi olej nie schodził. Jak ja przypierdzi... Dobra, lepiej lub... Ja się dziwię, że go sypać nie mogę, ją przy pełną przyczepę już. No to też tak miałem, nie? 9 tun. A ja miałem 5-800. Zasypałem. 60 nie ma siły. Chcesz taką... A nie, taka jeszcze nie odpali, o pajach poszła. O Boże. To się trzymać. Ogień z rury? Ale idzie. A dzik. Jest takiego screena walne. Dla 60. Że już bez headeru, bo miałem taką sklerozę. Poszli. Szybciej wściekli po screenie. Jadziem. Uwaga. Miło hamulcy. Dobrze, że na wiochę nie wyjeżdżą. Dzisiaj w boki tu wpadnę, tylko nie wiem, gdzie ta droga jest. Jest o matko jak... bosko. W słupa wjechałem. Dobrze, że bez kolizji był. Panie, bo tam zaraz wójt przyleci. I będzie kazał naprawić. Albo zaraz tam. Energię wzywo. Czy co to tam ty było? Ty tu przystanek jest, taki autobus nie idzie. A żebym też ostatnio na internetach oglądał jak jakiś typek 20 lat, nie? Wiesz, te trakcje kolejowe, czy jak ktoś tam na tej linii mówi, nie? Ja chyba nam jeszcze wysyłałem, co te za nisko wisiały, to było w tym, w sprawie dla reportera. Może i tak, może coś było, nie pamiętam. Jak to się, co mi tutaj tak hałasuje, jak ktoś tam 60 podjechał? A, widzisz, patrz, się ci zatrąbię normalnie. Nie słyszysz, nie? Nie. A muszę sobie wrota, klakson może muszę otworzyć. No a jak? No bogato. Widzisz? Jak się muszę zdecydować? A ty masz? No jasne, że ja mam, tylko że ja mam taki ze zwarciem. O Boże, kochany, co to? Kota dusisz tam? Panie, to jest klakson pierwsza klasa z nie wiem z czego tam mógłby być ukradziony. Szybcy i wściekli. Łupanie z tego. I kiedy tam za dużo część tego nie oglądałem, ale w Tokyo Drift. Ten typ wszystkie taki... części, że obejrzał, nie? No ja tam oglądałem, tylko że ja nie rozróżniam tych części już też trochę. Bo jeszcze trochę też dawno oglądałem. Piątkę na pewno oglądałem, nie? Nie, sześciutkę. Ja tam nawet oglądałem parodię. Ja tak ciągnie zostawię, bo tutaj złodzieje grasuje, żeby go nie widzieli. Ty już skończyłeś? No, miałeś trzej luknę do ciebie. O panie, drzwi otwarte w dole. Jak? Musi się wietrzyć. Ta przyczepa... Boże, ciepłe, mokre jeszcze. Ta przyczepa ma jedną wadę. Jak? Bo zlegowało mi. To czego by się odsunę może od tego? Ta przyczepa ma taką wadę, że chłopie, nie założysz tych burt i szmat, nie? I będziesz sypał... Boże, bokiem poszłem. Będziesz sypał, to ona będzie sypała ponad ten. To lepiej założyć. Ponad te dodatkowe burty. Patrz, jak poszedł. Szybciej wściekli. Szybciej wściekli go. O Boże. O panie, co to tam się stanęło? Ty przejechać nie mogę. Tak, a nie, to nie nasze skórze. O Boże, to jeżdżę co. Jak to nie, to moje. Chyba. No ale to tam. Dużo jest teraz, nie będzie. Żeby przez ruch nie przejechać czasami.
No wiesz, mi się zdarzyło, nie? I to nie raz. Szybcy i wściekli patrz. Ale poszedł bokiem. Dobrze, że ręce zatykł. Chcesz, panie, to później dokończać kosić? Nie wiem, jak chcesz, możesz skończyć, nie? To okay. Mogę dokończyć później. I to by... O panie, co to się stanęło? Z tej strony zapomniał, że ja tak wiekał. O panie, zaraz pogniesz dyszę w zaczepie, o Boże. W zaczepie. W kole może ty. Koło zaraz czeka, nie, koło odpadnie. 20 tuń pszenicy. O Boże. Prawie bizuna, żem przejął pasak otworzyłem. Gorąco mu bizonowi. Zobacz tutaj gaśnica. O Boże, co ja naciskam. Bizuna mi chce zajeździć. No panie, na pełnych obrotach on tam stoi. Tutaj no jakieś wytrząsacze takie stare. O, tutaj też klapa otwarta, widzę. A jak? Ja tu są te... Już sypiam. Te podajniki, te żmijki takie do zboża, co do zbiornika zaraz sypią, nie? Mhm. Tu to są dwie, ta jedna to jest, ta główna to idzie do zbiornika, a ta druga to chyba cofasz raz ziarno, żeby ona przecież tam przyleciała, nie? Nawet nie wiem. O panie, no, możliwe. Ja widzę, że ty te... akumulatory. Inwestujesz akumulatory centry. A ja. Polecam, dobry wybór. Też mam z centry. Od kopa pali, panie. Aż to mój silnik. Wajca na górę, patrz. Ty, widzisz to? Widzisz to, co ja? Czekaj pan. Paski się ruszają. Co się rusza? Paski, po prawej. No wiem, dopiero zauważyłeś? No. Ja już tak zapieprzałem, dopiero zauważyłem, bo tak myślałem, czy mi tekstury już latają, nie? Panie, silnikowi daj poddychać, dobra. No, otwórz mi tam jeszcze zbiornik, nie? Ty, ja muszę jeszcze, no, o Boże, jeszcze nie wyjdę na kumbaj. Włóż. Panie, nie jadę. Ta drabinka to chyba kolizji nie ma. To właśnie inaczej. Z strony kabiny wyjdę. Przez przyzwyczajenia w CS-a kłócam. Nie otworzył mi tego. Na dach mi stanął, o Boże. Pogiął dach cały. O Matko Bosko. Co to się stanęło? Pogiął cały dach. Nie mogę wejść w tej beka. A jak się kręci tam w środku. Ej, czemu nie mogę w dół zejść? Gdzie ty jesteś? No w powietrzu stoję. Czekaj, jadę. Ej, jesteś u ciebie w powietrzu stoję? No nie ma cię. Gdzie? Ty bez kitu, no powietrzu. Powietrzu chodzi, głupi. Ty, ale beka. Dobra, już jesteś na ziemi. Ej, ale beka. Ty na kół idę do góry. Aha. No, żal. Dobra. Dobra, to kuncia chcę. W tym odcinku to byłoby na tyle, to był odcinek czwarty. I żegnam się z wami ja, na razie. Ja też, Thanos, elo.